Paramount Pictures. Prezent ują kulisy srebrnego ekranu. Fajny film wczoraj widziałem. Momenty były? Masz. Najlepiej jak ten fabrykant miał imieniny i dziewuch nas praszał z 20 chyba. Sam jeden? Ta, nie, z majstrem. Chodził i wybierał po fabryce co ładniejsze. A głównie takie młode, 15-16 lat. A najbardziej mu się spodobała taka 14. Brzydka! A niech ma i 13, byle młodo wyglądała. No, ale to brat przyuważył i leci do ojca. Tato mój, fabrykant Jaćkę zapisał. To niedobrze. No ale nic. A Jaśce to się nawet spodobało, bo te imieniny w ogródku były. Gorąca noc, dziewczyny się porozbierały. A na trawniku klatkę postawili z tygrysem wypożyczonym z zoologu. I po kiego to? No dla draki. Fabrykant laską go tak drzaźnił i się śmiał. To w końcu Jaćka też zaczęła się śmiać i tak z 5 minut ha, 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 i ha, 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 i ha, ha, ha. To wreszcie cała sala w ryk. Śmiechu było, no, że nie wiem. Chłopak, co siedział przede mną, to tak się śmiał, że mi włosami buty wyglansował. Co jednak znaczy chwyt reżyserski? To jeszcze nic. Ojciec Jaćki się zezłościł na fabrykanta, o tego tygrysa, i go wepchnął w tryby maszyny. A sam też zresztą wpadł. No to jak, zaczęli wylatywać w kawałkach. To śmiechu było, że jej. Ja to nie lubię krwi, bo mi niedobrze się robi. Ale to wszystko miało artystyczny sens, no. Żeby ukazać, jak to w kapitalizmie źle było. No, BHP itd. Aha. To wszystko były oryginalne maszyny z 1872 roku. A gdzie to się dzieje? W Łodzi, w 1902 roku. Dyrektorem fabryki jest Olbryski, a jego kumple to też blondyni. Max i Morus. Tomasz? Tak, nie, Rudy. No i poszli sobie do teatru. Tak. Akurat grali dwoje na huśtawce. Ale to była taka awangardowa inscenizacja, bo tylko ona była na huśtawce, a on ją buje. A w loży siedział stary kupiec z żoną i ona go bujała. Tu niby do niego gada, a okiem na Olbryskiego łypie. Dwulicowa. Ale do Berlina wyjeżdżała, mówi: Karol, jedź ze mną. Wsiada do pociągu, macha przez okno mężowi, a za chwilę już z Karolem w salonce winogrona wsuwają. Ty Karol. Tylko do konduktora powiedziała: kierunek Berlin, i Karola na kanapę przewróciła. Ty Karol. Ale chyba głodna była, bo żarła cały czas. No najgorzej to jak tego karpia w galarecie jadła, bo to oścista sztuka. Koścista? Ona skąd? Gruba, no tłusta, chudzina, no. Jędruś, i komu potrzebne takie sceny? No zawsze więcej publiki przyjdzie jak golizna na ekranie. No też prawda, też prawda. No i Karol przeniósł się ze wsi do miasta. Przyszedł do niego Kaczmarek i mówi: pan mi obiecał dom sprzedać i ziemię obiecaną miałem. Stąd tytuł filmu Ziemia obiecana. Nie? No więc pojechali do Łodzi. I tam Karol, Max i Morus mówią: ja nie mam nic. Ty nie masz nic i on nie ma nic. To założymy fabrykę. A to niezły interes mi się szykował. No nie było tak źle. Morus pożyczył od wujka pieniądze, kupili wełny parę kilo i dalej swetry robić. Jak się to udało, to Morus z radości na parkan wlazł i szczekał. Szczekał? Tak. Jak pies? No. Nie, psów to on się bał, jak kobiet. Więc wziął Karola na barana. Co on, nie? Na barana i do Maxa stukają. Aha. Ale u niego akurat była znajoma. No, zresztą dziewczyna z pozycją. Natomiast na Karola zastawiła sidła córka niemieckiego bankiera Mille. Ach, tak. Podwalała się do niego, no. Jak przychodził pod dom, to doniczkę rzucała, rozumiem. Takie tam wygłupy, no. Tak, ja to pamiętam, jak się do dziewczyn z naszej klasy podwalałem, to albo warkocze do ławki pineską przypinałem, albo po lekcjach normalnie kamieniami goniłem. No, wiecie? No. A w zimie śniegiem, cigułami. A w środku kamień. Tak. Nie, kamień to wrzucili robotnicy. Tak, na podłodze cię kręcił. Tak. Bo Karol się jednak ożenił z Millerówną. Jest to głupio? No musiał, bo jak pojechał do Berlina, to zazdrosny mąż kazał jego fabrykę podpalić. Tak. Tu w salonce, podpalony. A tam fabryka, rozumiesz, też. A kto podpalił? Był taki jeden, łysy. Sam oberwany, brudny, taki siny. A o innych dbał. O, niebieskie nitki ma pan na sobie, mówił. I chciał Karola czyścić, ale zaraz jego czyścił. Lubiał wypić. Masz. Raz to się tak spił, że wlazł na ladę, wywalił język i sięgnął nim do nosa. I nie tak, nie i się jeszcze oblizywał. O rany! Język! Do nosa! I się oblizywał! Oj, nie mógł! Ale kinął!